Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Przyszedł do swoich, gdzie się wychował. Nie chodzi o to, żeby wśród swoich błyszczeć, ale być wiernym Ojcu. Na czym polega wierność Panu Bogu? Na niesieniu dobrej nowiny, na życiu z prawdy. Zobaczmy, że prawda przekazywana z szacunkiem, bo człowiek posiada serce z ciała, nie z kamienia. Zatem szacunek dla człowieka i szacunek dla prawdy może być nowiną, na jaką człowiek oczekuje. Zawsze chodzi o nowinę, którą jest Chrystus, nowinę przynoszącą wolność. Zawsze chodzi w ewangelizacji o słowa uwalniające od strachu, od lęku przed życiem, od obawy przed ludźmi. Słowa, które słyszymy od Boga lub od człowieka, mogą nam uświadomić to, że jesteśmy w niewoli, w jakiejś chorej zależności od innych, w strachu przed kimś, rozwijaniem w sobie gniewu, złości albo żalu. Jest i tak, że często nie dostrzegamy, że innym osobom wyrządzamy przykrość. Człowiek często nie widzi swojego problemu, bo tak naprawdę życie innych, ich samopoczucie zupełnie go nie interesuje. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii w tym celu, aby słuchający Go odczuli powiew wolności, która jest z Ducha. Słowo Pana ma mnie uwolnić od upierania się tam, gdzie nie mam racji. To właśnie Słowo Boże daje odczucie sensu w przyznawaniu się do błędu. Po spotkaniu z Jezusem ludzie stają się wolnymi, o ile uczciwie przyznali, że są czymś opętani. Dziś Jezus przyszedł, aby nam powiedzieć, że czas już rozpocząć nowe życie. Czy Go posłuchają? Wyrzucą Go z synagogi. Będą chcieli Go zabić. Byli Nim zachwyceni do czasu, zanim powiedział im o tajemnicy ich życia, o ich przyszłości, o ich myśleniu. Bywają takie chwile, że człowiek wykazuje większy związek z gniewem, z żalem, udawaną prawdą, jaką ma w sobie, niż z Chrystusem. Bóg jest dobry, ale niech mi nie mówi, że źle postępuje. To samo odnosi się do osób w mojej wspólnocie. Bardzo często jest tak, że nie chcemy usłyszeć prawdy o nas samych, o naszym poplątanym życiu,
o zagubionej przeszłości.